Witam, zapraszam na porównanie dzwonków Nokoi, Pro X Ring i bezmarkowego, najzwyklejszego, najtańszego dzwonka z Allegro. Nok to australijska firma produkująca akcesoria rowerowe z wyższej półki. Ich dzwonek kosztuje około 60 zł. Do złudzenia podobny Pro X, brandujący niezliczoną ilość części akcesoriów rowerowych, to koszt około 20, a takie małe coś dostaniesz już za 5 zł. Adekwatne do ceny są ich opakowania. Zaczynając od najdroższego, to piękne pudełeczko z wytłoczką, ostrzeżeniami, kluczem, obszerną instrukcją obsługi, czyli chyba więcej niż się teraz dostaje z nowym iPhone'em. Dużo skromniej wygląda Pro X przyczepiony do zwykłej papierowej zawieszki. Natomiast najtańszy, bezimienny zawodnik przychodzi zapakowany w foliowy woreczek. Ale jak mówi przysłowie, nie oceniaj po wyglądzie, gdyż wszystkie dzwonki spełniają swoje zadanie bardzo dobrze. Różnica w ich wadze to w kolejności od najtańszego po 1 gramie. Jeśli chodzi o ich głośność, to ku mojemu zaskoczeniu wygrywa No Name, ale jeśli ma to dla kogoś znaczenie, to dźwięk Ringa trwa najdłużej. Pro X i Nok mają prawie identyczną konstrukcję, ale Ringa trzeba używać z wyczuciem i precyzją. Jeśli go za mocno naciśniesz, to młoteczek może wypaść z prowadnic i się przekręcić. Aby znowu z niego korzystać, trzeba z powrotem włożyć go na swoje miejsce. W Noku taki problem nie występuje. Podsumowując, moim zdaniem wygląda to tak. Jeśli lubisz ładne, markowe rzeczy i pieniądze nie grają roli, bierz Noka. Jeśli wygląd jest dla Ciebie ważny, ale znaczki już nie, Pro X będzie równie dobry, a jeśli chcesz po prostu dobry, tani, działający dzwonek, wybierz ten najtańszy i za zaoszczędzone 50 zł kup sobie dobry przymiar do łańcucha albo dołóż do lepszych światełek, które tak jak dzwonek, jeden sprawny hamulec i czerwony odblask należą w Polsce do obowiązkowego wyposażenia roweru. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!